porządnych emocji w skoku w dal. A tymczasem panowie już w blokach. No tak, i ciekaw jestem. Rogers czy Bing Tian Su? Tor 5 i tor 6. Który z nich jako pierwszy przekroczyli do mety? Wystartowali dobrze Rogers, ale Chińczyk niesamowicie mknie do mety. Ale teraz Rogers też troszeczkę przyspieszył. Nie, 6:49. W stanie dogonić reprezentanta Chin. Wystrzelił idealnie z bloku Bing Tian Su. I to on jest mistrzem, on jest najlepszym zawodnikiem, biorąc pod uwagę cały cykl JAW World Indoor Touru. Trochę odwróciły się te role w porównaniu z tym. Proszę bardzo, tak. Bardzo dobry rezultat Chińczyka. W półfinałach szybszy minimalnie Rogers. To gdzieś tam pozwalało się zastanawiać, jak to będzie w tym finale, ale sunął Su tutaj nieprawdopodobnie od samego początku. Sunął Su, dobrze, żeś to ujął. To, o czym mówiliśmy dzisiaj od początku, bardzo ważny element w biegu na 60 metrów, czyli start. Ale tak jakby trochę drgnął Chińczyk. Zresztą natomiast w półfinale też na to zwróciliśmy uwagę. Pierwsze metry niesamowicie nisko, jak z procy wystrzelił z tych bloków Chińczyk. I Rogers, on gonił go. Wydawało się, że Amerykanin gdzieś tam na 30-40 metrze złapał też dobry rytm, ale Robinson albo Ujach na miejscu na trzecim. Tak, Su bezwzględnie najlepszy. Nieprawdopodobnie, no. Rogers też dobrze, no tak. Ale niestety mamy tylko jedną nagrodę. To może trochę krzywdzące, myślę sobie. Chciałbyś też za drugie i za trzecie miejsce? Pewnie bym chciał. Myślę, że zawodnicy również by chcieli, bo ta rywalizacja właściwie daje tylko coś temu najlepszemu. Myślę, że pierwsze trójki to też przecież wielkie nazwiska, które tutaj rywalizują. To jest tak jak z mistrzami olimpijskimi. Pamięta się tego, który wygrywa, kto był drugi, trzeci, to już my potem sprawdzamy, państwu przekazujemy taką wiedzę, bo niewielu jest takich, którzy pamiętają tych z dalszych miejsc. W tym finale zaplanowanym na godzinę. Za 3 minuty tak, dokładnie 3. Jest start tego biegu. To tymczasem są wyniki. Tak, potwierdzamy to, co przed chwilą oglądaliśmy. 3 życiówki. Jamili Prescott, 3 Brytyjczyków z życiowymi osiągnięciami. To na pewno